Witam serdecznie, serwis nasze 24, portal Pomorza. Dzisiaj tutaj przyjechaliśmy na mecz do miejscowości Piece. Jest to stadion drużyny Czarni Piece, a gra z drużyną z Bobowa. Bobowa drużyna, jak się nazywa z Bobowa drużyna? Jak GKS jest Bobowo, zobaczmy racę. No i za chwilę będzie, Państwo Tysie, będzie zakaz stadionowy. Zakaz stadionowy będzie zaraz. Nagrywamy, nie, to żartujemy sobie, ale zobaczmy. Tam do pieców, kurde, gdzieś dadzą tam zeżreć komuś innemu, nie? Ale zobaczmy. Posłuchajmy, co tam. Ja tam trochę bełkoczę, ale to nic. Krótko mówiąc, mamy tutaj dwie drużyny. Jest dzisiaj też temperatura ekstremalna, dość, bo jak jechałem samochodem, było na drodze 32,5 stopnia, a tutaj 31. No, popatrzmy, to jest mecz w A-klasie, tak? W A-klasie, to jest mecz inauguracyjny. Do lasu też nie, do lasu nie, bo ja tam samochód mam, jeszcze mi spalą samochód tam w tej stronie. Coś tu. Żartuję, ale tam nic. Popatrzmy. A jaki jest wynik meczu? 1-0. Dla kogo? Dla Bobowa? No, kto na bramce stoi w drużynie Czarnych Piece? Prezes. Dobra, popatrzymy sobie. Bramka padła w której minucie? Trzecie. Nie, siódma minuta. Czarni Piece są w tym, w białych tych koszulkach, tak? Tak. Kibice mimo tej temperatury w miarę tutaj dopisali. Zobaczmy, tutaj siedzi tutaj taka ekipa. O, popatrzmy. Ja policzę 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. No, tutaj jest 20, 30 osób i tam z 20, czyli powiedzmy do 100 osób przyszło kibicować pomimo tych upałów. Tutaj pan zaznaczył, że bardzo ładnie utrzymana płyta, tak? Bardzo mi się podoba, jestem zadowolony, uważam, że rewelacja. A pan jest obserwatorem, tak? Nie, nie, ja jestem po prostu tutaj... Bo ja to tak się nie znam, także... Reprezentantem Związku Pomorskiego. Przyjechałem wręczyć puchar za awans drużyny do A-klasy. Któremu? Naszym. Piecom. Piecom, tak. No ja mam z sobą, ja mam akurat kalendarz z sobą, właśnie przywiozłem tutaj do kolegi Sławomira, plakat... Jakuba Błaszczykowskiego, podpis osobisty, jego kalendarz, który otrzymałem. Właśnie chciałem tutaj Sławekowi przekazać. Obiecałem mu kiedyś, także widzę, że tu jest, to dostanie. Zobaczmy teraz, póki co jest tutaj akcja. Zbliżymy. No. Kaczą, pracują. Może sobie popatrzymy trochę na mecz. Teraz będzie rzut wolny, czy będzie bramkarz zaczynał od bramki? Zobaczymy. 20 minuta już jest? Dobra. A Bobowo to jest zespół taki silny, czy nie? Jak to jest? Nie wiem, jak dopiero awansowali, bo Bobo mkał. A Czarni Piece, Marek, ty, Czarni Piece od ilu grają w tej B-klasie, A-klasie? Teraz żeśmy weszli. A ta Bobowo też? Bobowo dwa lata temu. Dwa lata temu. A Wiktoria Kaliska na Posusiecku gdzie gra teraz? Także słyszymy. Pytam o Wiktorię, bo ta drużyna kiedyś Czarni Piece się nazywała Wiktoria Kaliska 2, bo korzystali tak jakby z jednego formalnego takiego zgłoszenia. I teraz tutaj jest już, tam widzimy pan Mariusz Kurkowski. To jest ten taki w czarnej koszulce, trener. Organizator tego klubu, pierwsze skrzypce. Ty, a Mariusz gra niekiedy jeszcze, czy nie? Marek, Mariusz gra? Mariusz gra niekiedy jeszcze? Nie, nie.
To ja bym musiał skulawą nogę. O Jezus. Na moje. Na moje. Jeszcze wymiatał, co? To Zika jedynie. Jeszcze Zika to byś zaciągnął. Ale gdzieś tam gra ponoć 70-letni dziadek w jakiejś lidze. Właśnie także. 70-letni. Żebyś wiedział, w jakiejś tam B-klasie czy A-klasie gra gdzieś. Poważnie. Kruch jechał. No, widzimy, chyba będzie zmiana. Jeden z zawodników tej czarnych piecek, kolega Sławek, został kontuzjowany, coś tam z nogą ma, widzimy. Ale już tam na podmiankę się coś szykuje. Ktoś, przepraszam, widzimy. Chwila przerwy. Kibice. To nasza tutaj drużyna właśnie siedzi z czarnymi piece. No zobaczmy. A tutaj Mariusz inny. Za chwilkę będzie gra wznowiona. Widzimy. Akcja trwa. Cały czas tutaj. Tu widzimy drużyna z Bobowa. Odwracaj się. Dostaw. Już Wiśnia, już daj, niech tam idzie, powalczy. Jedź Wiśnia, jedź. Pierwsza. Poszło daleko. Oni mają. Nie. Tutaj przy okazji, jak jesteśmy na meczu, to też pokażmy, jak to boisko ładnie tutaj wygląda. Jeszcze 10 lat temu tutaj nie było jego. Ale to jest staraniem tutaj i przychylności, też dzięki przychylności władz tej gminy. Została nam tu świetlica zbudowana, to boisko. Boisko tutaj w bardzo dobrym stanie, jest pięknie płyta utrzymana, tak jak zauważył pan z PZPN-u. Tutaj też na tym boisku często się u nas festyny odbywają, tutaj też występy. Mamy tutaj też, zobaczmy, plac zabaw, bardzo ładny taki. Jest naprawdę bardzo fajne miejsce, co jest ważne. Tutaj jest bezpiecznie, bo jak się imprezy dla dzieci tutaj, korzystamy z tego, że co na uboczu od drogi głównej, nie ma praktycznie żadnych tutaj dróg, gdzie samochody się poruszały, takie leśne. To powoduje, że dzięki temu możemy sobie tutaj spokojnie przyjść, czas spędzać. Widzimy u góry kościół jest, okolica jest malownicza, to wzgórze, na którym się znajduje kościół, nazywa się Czubnica. Przejdziemy sobie, jeszcze popatrzymy. Tam, z tamtej strony widzieliśmy, panowie kibicowali. O. Teraz będzie wznowiona akcja. Sobie przejdziemy, zobaczymy. No już jesteśmy z drugiej strony praktycznie stadionu, tak akurat z tą stronę jeszcze idzie filmować, a sobie popatrzymy. O. O, pan Irek Makiła, nie? Cześć, cześć. Irek, gdzie, do kogo to, dla kogo filmujesz? Dla siebie, czy macie swoją jakąś kronikę? Bezpośrednio relacja na naszą. Na żywo? Kurde, to bardzo dobrze. Gdzie możemy, na której stronie oglądać to? Oglądamy to. Teraz drugą bramkę żeśmy zobaczyli na stronie Nasze Bobowo. Najlepsze. Bardzo dobrze, ja mam stronę Nasze Gołębie, także to podobne nazwy. Tak jest, ale to tutaj mało gołębi, więcej piłkarzy. Tak, tutaj tak. I to tym bardziej z Bobowo. Nie, nie, tu żartujemy. Wszystkiego dobrego. Miłego oglądania i trzymamy kciuki za tych. Zawsze mecze filmujecie, Irek? Nie? Tylko teraz przyjechałeś? Dobra, Irek coś powie, zobaczmy, bo tak, drugi gol był, tak powiedzmy? Dobra, popatrzmy. Ten mecz meczem, ale kanie się same nie zbiorą. Zobaczmy, tu mamy piękne kanie, zaraz je zbiorę. Tu wyczułem sobie na placyjkę, dwie człowiek. A tutaj zobaczmy, od tej strony wygląda trybuna, tu mamy też takie plastikowe siodełka, krzesełka, przepraszam. Na razie nie ma problemu ze zniszczeniem ich, ale jak przyjeżdżać, można kibicować, nie ma żadnego problemu. Bierze. No, tak dobrze, wygląda od strony trybuny kibiców mecz. Nie, 2-0. Przepraszam, 0-2.
No właśnie. Patrzymy sobie. Dobrze, widzieliśmy relację, pan Irek Makiwa robi dla nas, to i nasze Bobowo będzie dostępne. Także musimy wszystkiego filmować, żeby popatrzymy, jak to wygląda wokół stadionu, bardziej te nas rzeczy interesują. Też tutaj 3-0 widzieliśmy, także możemy pogratulować, ten gol udało nam się sfilmować z bliska. Widać zadowolenie kibiców drużyny z Bobowa. To chyba będzie rzut karny, zobaczmy. Będziemy sobie patrzeć. To co, karny będzie? Wolno biegasz. Dzięki. Jest. 3-1, 1-3, także tutaj możemy sobie tutaj, znaczy sobie, no, pogratulować temu, który strzelał, ale tutaj zobaczmy, sobie gratulują. Zawsze to jeden punkt do przodu, nie do odrobienia. Tak, on nie może manewru zrobić. Omin! Przy nim, krótko. Brawo Przemu! Słyszymy trenerzy tutaj. Kolega już nie gra, nie? Tak lepiej ten, rękoma zawsze, to się lepiej gra, ja wiem o tym. Dobra. Normalna rzecz. Trener to chyba przeżywa bardziej mecz zawsze jak kurde zawodnicy. Czy nie? Jo. Chodź! Orzeł, chodź szeroko, orzeł! Komin! Do 15 cały czas na plecach masz! Wkrótce będzie już przerwa. Temperatura niestety nie spada, jest ciągle ponad 30 stopni. Się ciężko gra, przed chwilą była taka krótka przerwa na skorzystanie z wody. Ale to dla zawodników, którzy regularnie trenują, to nie są takie aż duże problemy. Ja myślę, że dotrwają bez problemu do te 90 minut. O, tam mamy takiego jednego kibica w samochodzie właśnie, też w cieniu się chowa. No, prawie. Brawo Przemu! Teraz będzie chyba rożny rzut wykonywany, także taki stały fragment gry, z którego może paść gol. No, zobaczymy. Dobry strzał, niestety z zawodnik. Dawaj. Bramkarz. Dawaj, koni! Dobrze. Dobrze. Ta akcja się przeniosła tutaj bliżej nas. Na 3-2, żeby się skończyło, nie? Do przerwy, tak? Na razie mamy 1-3. Czekamy na rozpoczęcie. Ale to jest dopiero pierwszy mecz sezonu, to nie przesadzajmy. No wiesz, to tak lepiej zacząć od lepszego niż od dłuższego. Bo jeszcze tam depresja będzie, się zawodnicy powieszą niektórzy ze żalu. Komin!
Podejdź troszeczkę wyżej teraz, zobacz, żeby tej luki nie zrobić. O! Lewy kontra Szwakara stoi dobrze! Rzucaj, wrzucaj mocno! Orzeł, zamykaj, nie! Nie wchodź, orzeł, nie wchodź! O, o, patrz. Brawo, ładnie! Brawo, Zi! Komin! Ty musisz trochę zawsze przodu tą dziurę załatać! To pytanie, jak, stoi, razem, wiesz, jak często trenujecie, Sławek? O Jezu, to tam trenuję. Trener, jak trenujecie często? Sławek był raz od... O Jezu, ty mnie nie gadaj. Aha, rozumiem, czyli się już chciałeś poskarżyć. No dobrze, rozumiem. Czyli trenujecie tak po prostu tak 15 minut przed meczem, tak? Nie, no gdzie? Dwa razy w tygodniu. Dwa razy w tygodniu. No. Ci najmłodsi? Michał w ogóle nie chodzi. Aha, no to słyszymy. Podstawa to jest systematyczny, regularny trening. Tu się odbywa. O! Dobrze, dobrze, dobrze. No, zobaczmy przed chwilą. Był, że tak powiem. Faul, czerwona, żółta kartka. Tak. Na szczęście nie nagrywaliśmy, bo słowo padło nie, takie niecenzuralne. Na K. Zobacz. Nie chciał, kurwa. O co wy gadacie? Będzie żył. Nie no, trafi go w nogę. Nie pochuchać, pocałować, to będzie to. Zamrażacz, tak, właśnie, zobaczmy. Nogę uciąć. A ta ma ze spirytusem. Rana będzie. Daj mu kurb! No, z tej akcji może być gol. Czemu? Środek, czemu? Tu będzie teraz Karol strzelał. No. Zobaczymy, komu poda. Chodź, on szeroko, orzeł! Ja wiedział, to kurwa 4 dni temu. Ty, teraz są popularne ustawki, jakąś planujecie tutaj, czy nie? Mariusz, jakieś ustawki są popularne ostatnio, też coś planujecie, czy nie? Czy na autostradę będziecie jechać gdzieś ustać? Na autostradę? Nie, tutaj, klasycznie. Aha, no. Sałtys już idzie pomału. No właśnie. Wiśnia! To jest komis za czytelne! Gdziemy jeszcze cały czas? Może pomóż im w środku, jak coś, jak nie masz kogo. Dobrze. A GKS Bobowo, co to znaczy? Górniczy klub sportowy? Nie. A jaki tam tu G, co to znaczy? Patryk.
Trzeba się zapytać. Podejdź od niego! Nie dać podejść od razu! Podejdź od razu! Ty, co to jest to GKS? Ej, G co znaczy? Jaki klub? Nawet nie wiem. Gminny, pewnie gminny klub sportowy. Chyba ja się dowiemy może. A możliwe, gminny klub sportowy, to pasowa. Górniczy tak raczej, no też mogłoby być, ale... A czemu nie? Jakaś kopalnia soli. Chciałem tylko powiedzieć, jakby ktoś nie wiedział, my tu mamy zakład górniczy Piece, który się mieści tutaj, jak jedzie się na Kamienną Karczmę, po lewej stronie żwirownia, się nazywa zakład górniczy Piece. No, my też mamy ten, hodowlę kaczek, gęsi. Kus, też dziękuję bardzo. Panie, tam proszę, tam proszę bardzo. Tak, tak, tak. Się śmieją, kurde. O, tu mały zawodnik, też biegnie, o. Graj, Karol, graj! Orzech, odwróć się! Jest 1-3. Za chwilę słyszymy. Przerwa. Przedyskutujemy, teraz tu przyjdziemy. Zasuwajcie wtedy, jak nie. Naszą relację kończymy, ale tam kolega Irek Makiła filmował cały czas, także na stronie naszej, nasze Bobowo, będzie można zobaczyć to wszystko. Także życzymy tutaj powodzenia, oby drużyna Czarni Piece gol jeszcze ktoś ten strzeliła. Także na razie dziękujemy i do zobaczenia.